tak, 2 minuty minęły. Do tego wszystkiego, do tej naszej cebulki, och, zobaczcie, jakie to jest po prostu pięknie się to wszystko udusiło. Mamy dodać 250 gram pieczarek przekrojonych na pół duże pieczarki, pokrojone w ćwiartki. Ja dodam, może dam w połowę, te większe po prostu pokroję na mniejsze kawałki, te mniejsze na połówkę. Słuchajcie, jak położycie, tak będziecie po prostu jeść. Czyli jest taka opcja, że jak położycie, tak po prostu będziecie to jeść. Także kroimy nasze pieczareczki. O, patrzcie, ta malutka się trafiła. No, ta jest taka troszeczkę większa, to przekroję ją na ćwiartkę. Także ta jest też większa, to przekroimy ją na ćwiarteczkę. 174 gramy mamy. 200 gram. 215. Mam już 260, no została mi jedna pieczarka, no co ja z nią zrobię, przecież nie będę jej wyrzucać. Tak mówimy o tym, żeby oszczędzać z Thermomixem, nie wyrzucać jedzenia, więc ją po prostu najzwyczajniej w świecie wrzucę do środka, słuchajcie, czyli tyle mamy. Mamy fajne pieczareczki. Lecimy sobie dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Dalej 3 sekundy ustawić obroty 4, czyli tak czy siak będziemy je szatkować. Dalej. Teraz zobaczymy, co nam się zrobiło. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni, chcemy, żeby było drobniej, to możemy je szatkować jeszcze raz, ale mi się wydaje, że już jest naprawdę serio super. Czyli nic tutaj już nie będziemy dorabiać. Zobaczcie. Super. Super, super. Wszystko. Lecimy sobie dalej. Do tego mamy dodać 40 gram masła pokrojonego na kawałki. Czyli damy masełko. 40 gram. 32. Tutaj z tyłu będziemy teraz kończyć pasztet, także wrócimy do naszego paszteciku. 40 gram masła mamy, tutaj zakładamy miarkę na naczynie miksujące i mamy ustawić 3 minuty, 120 stopni, czyli warome, ustawić obroty 1. Czyli znowu dusimy wszystko, nasze pieczarki się duszą razem z cebulką teraz w tej chwili. Także mamy bardzo fajnie. Zobaczcie, co się dzieje z naszymi pluskami. No pluski naprawdę serio, one są duże. Także zobaczcie te na dole. To wyobraźcie sobie, jakbyśmy to naprawdę zrobili jedno wielkie kruche. Także ja proponuję tą opcję. No jak to woli, ale będą łatwiejsze po prostu w jedzeniu, jeżeli zrobimy sobie więcej tych kluseczek. No dobra, kochani, ja wracam do Was za 2 minutki dosłownie. Czyli tak, ładnie nam tu gra, czyli coś skończyło i coś chce od nas dalej. Czyli tak, pieczareczki, zobaczcie, znowu piękny aromat. Och, po prostu rewelacja. Piękny aromat mamy, czyli tak, do garnka naszego dodajemy 500 gram wody, czyli po to mieliśmy tą wodę właśnie, żeby to dolać, czyli dajemy 500 gram wody. Lecimy sobie dalej. 1 łyżeczkę koncentratu bulionu warzywnego. O, i to mi się bardzo podoba, dlatego że
Ja go nie wyjęłam, ale już go szukam. Szukam koncentratu, bo zapomniałam go wyciągnąć, także już go szukam w swojej lodówce. O! Słuchajcie, koncentrat bulionu warzywnego. Tak, dosłownie to jest koncentracik bulionu warzywnego. Nasz, słuchajcie, jest przepyszny, także ja polecam. Ja pokazałam Wam już w którymś filmiku, jak go zrobić. Och, Boże, jak on pachnie, słuchajcie. Także dajemy jedną łyżeczkę koncentratu. Jak chcecie, żeby było mocniej przyprawione, a serio warto, to możecie dorzucić sobie jeszcze jedną łyżeczkę. Taką może niepełną. Tak, włożymy. Koncentrat bulionu warzywnego, koncentrat bulionu drobiowego, bardzo polecam. Bardzo często to się używa, są do smaku. W tej chwili tego próbować nie będziemy oczywiście. A troszkę soli wsypiemy, pieprz czarny, mielony również do smaku. Akurat ja bardzo lubię pieczarki troszeczkę bardziej pikantne. Może aż tak dużo tego nie będę dawała, żebyśmy po prostu zjedli to. Nałożyć przystawkę Varoma, czyli nakładamy przystawkę Varoma i gotujemy to wszystko 20 minut. 20 minut będziemy to gotować. Varoma, czyli 120 stopni i obroty mamy ustawić 1. Czyli nasz sosik na dole, nasze kluseczki teraz w ciągu 20 minut. Wrócimy tylko i zrobimy nasz, zagęścimy nasz sosik. Także bardzo, bardzo szybko i tanio. Czyli wracam za 20 minut. Mogę w tym czasie zrobić obojętnie co wiem, na co mam ochotę. Nie muszę tutaj stać i mieszać w tym garnku, bo wszystko się po prostu samo będzie fajnie, super robiło. Także ja w tym czasie po prostu muszę wysłać parę maili. Także wracam za 20 minut, kochani. Jak jest da-da-dam, to znaczy się, że coś jest, jak to mówimy. Czyli co mamy zrobić dalej? Dalej mamy zdjąć przystawkę Varoma i odstawić. Więc ja ją zdejmę i odstawię, tak jak mamy zrobić. Ups. I pokażę Wam przy okazji nasze kluski. Słuchajcie, to jest dokładnie to, co mówiłam. Zobaczcie, one są ogromne. One są serio ogromne. Także patrzcie, spójrzcie na... O, się troszeczkę dotknęłam. Zobaczcie. One są naprawdę serio ogromne. Mamy 15 dużych klusek. Jutro z tego będziemy mieli bułeczki, gdzie zrobię i pokażę Wam, jak zrobić bardzo szybko dżem. Do naczynia miksującego dodać śmietanę wymieszaną z mąką. Czyli tutaj dodajemy tą naszą miksturkę, którą przygotowaliśmy wcześniej. Wmieszaliśmy to wszystko widelcem. Tak jak powiedziałam, jest to bardzo, bardzo tanie jedzenie, tak? Czyli na ten posiłek, żeby go przygotować, nie dość, że potrzebujemy mało czasu, a do tego wszystkiego jeszcze potrzebujemy mało pieniędzy i wszyscy naprawdę uwielbiają. Bułeczki, znaczy kluseczki, ale bułeczki też są naprawdę przepyszne. Także bardzo polecam ten przepis. Dwie natki pietruszki. Naszą pietruszkę. Potrzebujemy dwie natki pietruszki. Zaraz ja tutaj pietruszkę mamy świeżą. Ja pietruszkę bardzo, bardzo lubię, także zsiekamy troszeczkę pietruszki, damy do środka. Tak, mamy dodać. Dodamy pietruszki świeżej, już pachnie. Pietruszki, założyć miarkę. Założyć miareczkę. Dalej i mamy 2 minuty ustawić obroty 2. Czyli mamy 2 minutki. Czekamy 2 minutki, 2 ostatnie minutki, gdzie
będzie nam robił się nasz sosik. Zaraz Wam go pokażę. Sosik naprawdę jest przepyszny. Możemy jeszcze dosiekać odrobinkę pietruszki. Zaraz tej pietruszki jeszcze troszeczkę dosiekam. Pietruszki dosiekam tak do dekoracji. No, proszę bardzo. Może jeszcze zabiegał łącki, wrzucę takie. Po prostu, żeby Wam pokazać, jak pięknie to wszystko będzie wyglądało. Także możemy sobie troszeczkę przygotować tutaj wszystko. Teraz Wam pokażę. Postawimy talerzyk. Postawimy talerzyk, ładny biały talerzyk. Zobaczycie nasze kluseczki. Naprawdę są rewelacyjne. Także polecam Wam szybkie dania z Thermomixa. Szybkie i tanie. Szybkie i tanie. Zobaczcie, ona jest bardzo krucha, puszysta, sprężysta. Weźmiemy sobie dwie przepyszne kluseczki. Zobaczcie, naprawdę serio. To ciasto jest po prostu rewelacyjne. Ono jest kruche, miękkie. Takie serio bardzo, bardzo fajne. Przykryjemy to. I zaraz zobaczycie, jaki jest przepyszny sosik. Idziemy sobie dalej. Kluski na parze z sosem pieczarkowym podawać bezpośrednio po przygotowaniu. Mamy sosik. Sosik jest obłędny. Naprawdę serio bardzo dobry sos. Możecie go używać nie tylko do tych kluseczek. Możecie go używać do wszystkich dań, na przykład nawet ziemniaczki czy cokolwiek z tego przypisu. Polecam, naprawdę serio. Zobaczcie. Mamy przepyszne danie. Sosik jest rewelacyjny. Posypiemy go odrobinkę, przykryjemy po prostu, żeby nam nie wystygł tak szybko. Posypiemy odrobinkę pietruszeczką. O, proszę, dadam. Danie za parę groszy, tak naprawdę. A smakuje rewelacyjnie i bułeczki jutro zostaną Wam na pewno do śniadania, gdzie jutro pokażę Wam, jak bardzo szybko, w prosty sposób zrobić super fajny dżem albo polewę na te kluseczki.